Siema, witajcie, jestem Tariel i witam was w kolejnym cyklu otwierania skrzynek w Docie 2, grze Dota 2. Dzisiaj mamy na tapecie jedną specjalną nową skrzynkę i jeden specjalny przedmiot, o którym opowiem wam właśnie teraz. Jest to kompendium do turnieju, które nazywa się Kapitan Drafts 2.0. I jest on organizowany przez stronę, przez serwis Dota Cinema, który myślę, że w większości jest znany i raczej nie ma sensu wam go przedstawiać tego serwisu, ponieważ zajmuje się od początku właśnie tą grą, przedstawianiem właśnie tej serii i pokazywaniem właśnie wszelkich meczy oraz komentowania. Także jeśli oglądaliście na przykład International 2014, to jeden właśnie z komentatorów był właśnie z właśnie dwóch było z właśnie tego serwisu Dota Cinema. No i postanowili stworzyć własny turniej, już drugą edycję. I dzięki temu właśnie mamy to kompendium. Ale to kompendium zostawimy na koniec, ponieważ jest w nim kilka rzeczy. Ale wróćmy pierw do naszej głównego gościa, czyli nowej skrzynki. Skarb nazywa się Przegniła Szubienica i mamy w nim aż 8 setów, 1 wart, właściwie 2 wardy i jeden nowy kurier. Najpierw pokażę wam tego kuriera. Taka wiedźma, bardzo śmieszna. No i w tym zestawie jest też wart, który przypomina domek Baba Jagi. Właściwie to Baba Jaga. No i kolejnym wardem jest taki nietoperzek. Nietoperek. Dobra, jeśli chodzi o sety, mamy upiorną damę, tak nazywa się? Upiorna matrona do Dead Prophet. Co wszystko, każdy element jaki jest związany z tym zestawem setów, to jest taki, że ma straszyć i są w nim takie upiorne właśnie elementy i właśnie jednym z nich właśnie jest ten taki powiedzmy dekolt, czy jak to się nazywa. Następny set jest do Sven. Jak widzicie, bardzo fajny. Szczególnie podoba mi się właśnie jego naramiennik, pasek, który właśnie są straszne twarze. No i zamiast miecza mamy właśnie topór. Co jest bardzo ciekawe, bo zwykle Sven nosi ze sobą miecz bardzo duży. Kolejnym setem jest to Lion. Postać, która ma mało setów. A ten wyróżnia się tym, że ma właśnie skrzydła. Co właśnie bardzo pasuje właśnie do tej postaci i właśnie taki naszyjnik zrobiony z czyjejś paszczy. Czwartym jest to Clockwork. W tym przypadku właśnie mam też taki naszyjnik powiedzmy zrobiony z paszczy, ale widać, że większość przedmiotów, które ma na sobie, jest zebrana z złomowiska, trochę poniszczona i myślę, że doskonale pasuje właśnie do tej postaci. Piątym setem jest to Draw Ranger. I jedyny i chyba póki co najlepszy set dla tej postaci. Bardzo co rzuca się właśnie w oczy, to właśnie jest jej maska, która zasłania jej twarz, no i łuk, który przypomina smoka. Bardzo, bardzo super dla fanów właśnie tej postaci. Kolejnym setem jest to Ricky. Ricky już ma kilka setów, ale ten jest bardzo fajny. Bardzo mi się podoba właśnie efekt na oczach, właśnie takie płomienie oraz właśnie jeden fiolka, który już zapomniałem już właśnie ten przedmiot, ale wiadomo o co chodzi. Także bardzo, bardzo fajny i myślę, że będę miał go w posiadaniu. Następnym setem jest to Chaos Knight, co bardzo mnie zaskakuje zawsze, gdy mamy jakiś nowy set do właśnie tej postaci, to zawsze jest on inny, zawsze, i w tym przypadku właśnie też trochę jest inny. W tym przypadku mamy wierzchowca smoko coś. Bardzo fajne, o wiele lepszy niż który był w poprzednim moim filmie kilka filmików temu i o wiele bardziej mi się podoba od tego co mam teraz obecnie. No i ostatni set, set na który bardzo, bardzo długo czekałem, żeby w końcu był dla tej postaci. Jest to Trend Protector, Trained, czy jak to bym nazywał.
Co tu dużo mówić, po prostu wygląda niesamowicie, szczególnie te grzyby, ręce. No, zwłaszcza, że bardzo lubię tę postać, także bardzo, bardzo liczę, że otrzymam set właśnie dla tej postaci. Dobra, setów skrzynek mam 5, także setów powinien dostać 5 i mam nadzieję, że jeden z tych dodatkowych nagród otwieramy. Ok, jest to Clockwork i pewnie mnie rzuci na początek listy, co właśnie tego bardzo nie lubię. Dobra, wróciliśmy. Zglądam do sądu środka. Mówię, Clockwork. Lubię Clocka, także to jest bardzo fajny motyw. Już kolejny set z nim mam. Chaos Knight. Oczywiście do każdego setu jest oczywiście inna runa. Tu mamy w przypadku runę zakupionych kurierów i oczywiście to ta runa jest losowo umieszczona w przedmiocie w tym secie oraz mamy też dodatkowy ekran ładowania. Dead Prophet. Okej. Znaczy, jeśli chodzi o całość, jeśli chodzi o wszystkie sety, to nie ma takiego setu, który bym nie chciał, który mi się nie podoba. Wszystkie na razie póki co mi się podobają te sety. Są bardzo fajne, są bardzo ładnie zrobione. Także nie ma tak, że w poprzedniej, że nie chciałem i taka była takie zrzędzenie, a tutaj jest zupełnie odwrotność. Każdy set mi się podoba, bardzo fajnie zrobione i przyjemność będzie noszenie właśnie tych setów. Zwłaszcza, że na przykład do Liona nie mam w ogóle żadnych. Mam właściwie przymioty, ale nie ma żadnego setu całego. Także będzie coś bardzo fajnego. No i teraz bardzo liczę, że będzie właśnie Trend Protector. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie mocno. Trzymajcie. Trzymamy. No i jest Ricky. No, dobra. Niestety, ale no nie udało się. Dobra, i został nam gość dodatkowy. Kompendium, Dota Cinema. No i zobaczymy. Oczywiście w podglądzie mamy wierzchowca do Mirany, który ma efekt specjalny taki, że zostawia poza sobą świetliste ślady, tak jak Terrorblade. Dobra, otwieramy. Tak, chcesz odpakować? Tak, chcę odpakować. Oczywiście to zdobyłem jako bilet do oglądania meczy. Jak mówiłem, właśnie ten wierzchowiec z własnym loading screenem, skórka interfejsu nie jest nim, zestaw emoticon, kolejny ekran ładowania, tym razem ten ekran ładowania, a wcześniej była skórka interfejsu, dobra. I dalej jest właśnie ten wierzchowiec, jest on mityczny. Set do Lisza. No i tak by wyglądało. I oczywiście ta skórka interfejsu ma dwa style. Jeden z nich właśnie jest jasny, czyli to znaczy, że ta skórka będzie, wszystkie elementy na tej skórce interfejsu będzie świeciły. Także od tego momentu, gdy oglądacie ten film, ta skórka interfejsu będzie na moim kanale i w każdym już kolejnym filmie będziecie mogli oglądać właśnie tą skórkę interfejsu, której właśnie odblokujemy właśnie te nasze emotikony, też zobaczymy jakie wyglądają. Ok, odblokowano. No i tutaj możemy sobie przeglądać jeden z nowych. No i oczywiście jest Stone Spirit. Nie wiem czy będziecie to widać, ale zrobię taki specjalny zoom, żebyście mogli to ładnie spojrzeć. Ok. Oczywiście ja osobiście emotikonów nie używam tak bardzo, ale ponieważ nie mam czasu, żeby używać, ale jeden z nich właśnie najbardziej mi się podoba jest serce, które właśnie pulsuje i myślę, że będę często używał tego emotikona. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. To był właśnie trochę dłuższe otwieranie właśnie skrzynek w Docie 2. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie znać w komentarzach. Co Wam się spodobało, jaki set. Jak mówiłem, będę organizował konkurs.
myślę, że już w sumie na dniach. I myślę, że właśnie jeden z tych setów właśnie będzie do wygrania, który właśnie teraz oglądaliście. Także trzymajcie kciuki i zapraszam do komentowania, dawania łapki w górę, no i jak najbardziej do subskrybowania. I im więcej subów, tym mam nadzieję, że będą lepsze nagrody i ciekawszy konkurs. Także trzymajcie się gorąco, cześć i na razie.